Dzień dobry, witam Państwa. Spotkamy się dzisiaj z panem Jackiem Kmieciem, kandydatem na burmistrza Rzekowa. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Panie Jacku, kandyduje pan drugi raz na fotel burmistrza, prawda? No, de facto trzeci. De facto trzeci. Tak. Drugi raz to rzeczywiście toczy się taka prawdziwa kampania, natomiast w sumie trzeci raz. Dobrze, zadałem kilka takich pytań ogólnych. Jak ocenia pan pierwszą turę wyborów? Spodziewał się pan takiego wyniku, czyli prawie równych szans obu kandydatów? Czy jest to dla pana zaskoczenie? Jest to bardzo miłe, dobre zaskoczenie. Natomiast z informacji, które wcześniej sprawdzaliśmy, analizowaliśmy rynek, raczej były tendencje do tego, że albo pan obecny burmistrz wygra w pierwszej turze, natomiast jeżeli będzie druga tura, to spotkam się ja z panem Eckertem, więc na pewno jest to zaskoczenie. O, ciekawe. Tak. I pan Eckert zresztą, jak z nim rozmawiałem na ten temat, potwierdził to, że on był przekonany wręcz, że jeżeli rzeczywiście, że będzie druga tura na 100% i w tej drugiej turze, to my się znajdziemy, natomiast nie pan Jacek Jędraszczyk, więc jest to na pewno jakieś zaskoczenie dla wszystkich. Rozumiem. A dlaczego pan zdecydował się pan ponownie kandydować w wyborach na burmistrza? Potrzeba zmian? Jakieś niezadowolenie pan widzi? Jedno i drugie. Wśród państwa widać i potrzebę zmian, i niezadowolenie. Natomiast bardzo dużo ostatnie, powiedzmy nawet blisko 2 lata, to jest bardzo dużo listów, które dostaję od mieszkańców i telefonów. Oczywiście to są najczęściej anonimowe listy i telefony, gdzie jest prośba o to, żebym kandydował. Bardzo długo się nad tym zastanawiałem, ale skoro takie były oczekiwania mieszkańców, postanowiłem rzeczywiście wystartować, co potwierdza teraz ten wynik mój w tej pierwszej turze, że rzeczywiście to nie były listy i telefony po to, żeby były, tylko dlatego, że oczekują pozytywnych zmian i stąd też widzą tą szansę, nadzieję w mojej osobie, jako tej osobie, która przeprowadzi te pozytywne zmiany dla całej gminy Rzeków. Uczestniczył pan, tak jak i reszta zresztą kandydatów, w debacie dla Gazety Jarocińskiej. Czy jest pan zadowolony po debacie, która się odbyła przed pierwszą turą? Czy zabrakło panu czegoś podczas tej debaty? Chyba nie. Doskonale sobie pan zdaje sprawę, że pytania zamknięte, na które odpowiadamy tak lub nie i na które nie ma uzasadnienia, nie dają obrazu sytuacji, ponieważ mieszkaniec czy osoba pytająca tak naprawdę nie wie, co jest spowodowane moją odpowiedzią, dlaczego coś akcentuje na tak lub akcentuje na nie. Stąd też na pewno taka formuła nie była właściwa. Poza tym jeszcze jeden element, czyli brak dyskusji jakiejkolwiek z mieszkańcami, brak debaty, typowej debaty. Tylko i wyłącznie były tematy dosyć nadmiernie suche. Czyli powinna debata po prostu przeprowadzić bardziej żywa. Tak, mieszkańcy powinni mieć prawo jednak w dyskusji, bo o to w tym wszystkim chodzi. Zresztą 4 lata temu, tak i w tym roku, zaczynaliśmy kampanię prowadząc spotkania z mieszkańcami. Zaczynaliśmy od wsi, kończąc je na mieście Rzeków i tam ewidentnie było widać, że ludzie potrzebują dyskusji. I potrzebują usłyszeć odpowiedzi na pytania różne, nawet związane z moim życiem prywatnym, tak? Nie tylko kwestią tego, jak ja widzę funkcjonowanie gminy jako gminy, jak widzę realizację celów, które stoją przed mieszkańcami i stoją przede mną jako osobą, która będzie realizowała te cele mieszkańców, ale z drugiej strony właśnie też pytania bardzo osobiste, co jest chyba dla ludzi też istotne. Rozumiem. A jeszcze takie pytanie, może nawiasem. Jak porusza się pan po Rzekowie i jak często pan spaceruje po mieście? Na co dzień poruszam się samochodem, jeżdżę samochodem, natomiast staramy się w ogóle przyjąć rodzinnie, czyli ja z małżonką i moimi synami. Bardzo często w niedzielę wychodzimy na spacery i spacerujemy po mieście, po to, żeby aktywnie chociażby ten czas spędzać i rodzinnie razem w tą niedzielę, raz w tygodniu pozwolić sobie na taki spacer. Przejdźmy może do konkretnych pytań od mieszkańców, które zadano za pośrednictwem profilu Rzerków Info na Facebooku. Pytania są głównie od ludzi młodych, którzy często boją się udzielać w spotkaniach, w debatach i tego typu wydarzeniach. Darmowy internet, czyli coś, co zainteresowało dużą część mieszkańców. Jak zamierza pan zorganizować całą sieć? Czy będzie to w systemie bezprzewodowym czy kablowym? Jest to dzisiaj rozwiązanie. Rozwiązania są dwa, które my proponujemy i o których rozmawialiśmy do tej pory z operatorami. Natomiast niewątpliwie jest taka potrzeba, to jest raz, po drugie takie projekty już się toczą i funkcjonują w wielu gminach w Polsce, które są związane między innymi z wyrównaniem szans dostępu do różnego rodzaju mediów i są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Do tej pory z operatorami, z którymi rozmawialiśmy, zaproponowali dwa rozwiązania. Jedno, czyli na zasadzie tak zwanego hotstopu, a drugie na zasadzie dostarczenia dla mieszkańców zainteresowanych tym rozwiązaniem modemów, dzięki temu będą mogli funkcjonować. Oczywiście pytanie jest, nie mówimy tutaj o internecie, który będzie miał prawdopodobnie warunki takie, żeby oglądać filmy w wersji HD, tak? Bo to rzeczywiście wtedy te koszty były bardzo wysokie.
Mówimy tutaj o rozwiązaniu, które pozwoli na normalne funkcjonowanie, na opracowywanie dokumentów, na korzystanie z poczty, na przeglądanie swobodne internetu. Wyprzedził Pan kilka pytań do przodu, jakie tutaj mam, ale to nic nie szkodzi. Czyli rozumiem, że każde gospodarstwo nie poniesie kosztów, czy ewentualnie poniesie koszty odbiornika? Dokładnie. Ewentualnie koszty modemu, jeżeli byłoby to rozwiązanie numer dwa, jeżeli będzie to rozwiązanie numer pierwsze. Operatorzy proponują zlokalizowanie kilku nadajników w gminie, które pozwoli na to, żeby ten internet trafiał w formie bezprzewodowej. Natomiast jeżeli będzie rozwiązanie drugie, to wtedy będzie trzeba oczywiście sobie we własnym zakresie kupić modem, natomiast to nie są koszty, które by determinowały to, że ludzie nie będą mogli sobie na takie rozwiązanie pozwolić w tym przypadku. Mhm. Oczywiście w pierwszym przypadku też będą takie miejsca, gdzie być może ktoś będzie musiał kupić dodatkowo antenę, żeby mógł to odbierać. No, to są drobne uwarunkowania techniczne, na które nikt nie ma wpływu, zaniżenie terenu, czy jakieś inne warunki, które będą powodowały, że rzeczywiście trzeba będzie parę złotych z własnej strony doinwestować. Rozumiem. A czy doszedł Pan do takich informacji, jaki to będzie mniej więcej koszt miesięcznie, rocznie dla gminy? Jedno i drugie rozwiązanie, informacje, które zaproponowali nam w tej chwili operatorzy, to jest w jednym przypadku budowa infrastruktury to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych jednorazowo, to jest rzędu 30 tysięcy złotych, mniej więcej kwota, która została nam przekazana. A z drugiej strony, jeżeli będzie ta strona, gdzie mieszkańcy dostają modemy, to wtedy będzie wyższy koszt rocznego utrzymania, natomiast koszt jakby inwestycji w infrastrukturę będzie praktycznie zerowy. Więc tak naprawdę w jednym, w drugim przypadku jakby koszty dla gminy będą takie same, tylko pytanie, czy gmina je poniesie jednorazowo i wyda na wstępie jakąś większą kwotę, czy też będzie ją rozkładała w dłuższym okresie czasu. Rozumiem. Bo to jest temat jednak niewątpliwie bardzo przyciągający wyborców. Tak, ponieważ wiele spotkań, które odbywaliśmy na wsiach, się okazuje, że nikt nie może zapewnić tam internetu, ponieważ brak łączy stałych. I tych łączy stałych nikt już dzisiaj nie poprowadzi, z uwagi na to, że są budynki rozproszone i koszty tego typu inwestycji byłyby zbyt duże i operatorom się nie opłaca się prowadzić tego typu inwestycji. Natomiast tam jest wiele ludzi młodych, którzy potrzebują dzisiaj ten internet. Nie tylko młodych ludzi, którzy zakładają powolutku jakąś działalność gospodarczą, a ten internet jest wtedy dla nich typowym narzędziem pracy. Stąd też gmina powinna właśnie też angażować się w takie przedsięwzięcia, żeby jak najlepiej spełnić swoje zadanie w tym zakresie. Rozumiem. Pytanie drugie od mieszkańca Przybysławia odnośnie gazu. Czy jest Pana zdaniem możliwość przyłączenia wsi Komorze i Przybysław do sieci gazowej, która kończy się w Raszewach? Obecnie burmistrz obiecał takie przyłącze, wykonano nawet obliczenia, mapki i ostatecznie ze wszystkiego się wycofał. Jak zamierza Pan to rozwiązać? Czy mamy jakąkolwiek szansę na tą inwestycję? Jednym z głównych założeń też naszego programu jest to, żeby zgazyfikować całą gminę. Ponieważ jest to oczywiście problem nie tylko Komorza Przybysławia, to był problem Kamienia, Dobieszczyzny, wielu innych obszarów naszej gminy, gdzie rzeczywiście ten gaz byłby potrzebny i mieszkańcy mieliby z tego jakąś korzyść. Oczywiście rozmawiamy na ten temat z mieszkańcami, rozmawiamy na ten temat z operatorami. Oni są gotowi dzisiaj podjąć na nowo rozmowy w tym zakresie i chcą partycypować nawet w kosztach co do kwestii tego instalacji gazu, ale też rozmawialiśmy na przykład z gminami ościennymi, chociażby z Pleszewem, który też jest zainteresowany i też jest skory na to, żeby na zasadzie porozumienia między jednostkami terytorialnymi prowadzić taką wspólną inwestycję od strony właśnie Dobieszczyzny. Natomiast to, co my słyszeliśmy, argumenty, które były stawiane, to też takie, że podobno gmina się wycofała z tego projektu, bo nie było dużych odbiorców. Też tak słyszeliśmy o takim czymś. Dokładnie. Natomiast jest pytanie, czy ktoś zrobił ten rachunek ekonomiczny, ktoś przeliczył w ogóle, jakie będzie zainteresowanie. Nie wiemy tego. Dlatego jest to sprawa jak najbardziej otwarta. Zależy mi na tym, żeby ten gaz w tych miejscowościach był, bo wiemy o tym, że doskonale, że tam, gdzie są w szczególności bloki, tych odbiorców byłoby sporo, a dla nich wygoda i prawdopodobnie koszty z tym związane byłyby zdecydowanie niższe niż obecnie. Rozumiem. Czyli w sumie mieszkańcy mogą liczyć niedalekim... Na zaangażowanie z mojej strony jak najbardziej. Rozumiem. To będzie bardzo mocno rozumiem prowadzone. Kolejne pytanie od 20-letniego mieszkańca Żerkowa. Mam 20 lat, ukończyłem technikum w Jarocinie. Jakie możliwości będę miał w gminie, jeżeli zostanie Pan burmistrzem? Chciałbym założyć własną działalność, jednak brak mi środków na realizację pomysłów. W gminie nie ma programu, który wsparłby młodych. Czy możemy liczyć na jakieś środki lub pomoc w tej kwestii? Na pewno jest jedna istotna rzecz w tym wszystkim. Wiadomo, że przy rozpoczęciu działalności gospodarczej dla młodych ludzi największy problem jest pozyskanie kapitału.
Dokładnie. Źródła pozyskania kapitału są bardzo różne. Oczywiście tym dawcą kapitału w tym przypadku nie może być gmina, bo nie jest to jej zadanie. Natomiast ona musi stworzyć warunki do tego, żeby młodzi ludzie mieli możliwość zapoznania się z możliwościami w tym zakresie. Więc na pewno musi być w urzędzie. Urząd musi być tak skonstruowany, czy jest komórki, struktura, po to, żeby były osoby kompetentne, które będą potrafiły doradzić tym młodym ludziom, w którym kierunku muszą iść. Poza tym powinny być organizowane warsztaty, spotkania informacyjne. Powinniśmy zapraszać tutaj specjalistów, którzy się zajmują pozyskaniem kapitału dłużnego i którzy będą wprowadzali tych ludzi młodych w meandry funkcjonowania właśnie na tym nowym rynku. Stąd też na pewno to są tego typu działania. Wiemy dzisiaj o tym, że jest nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej, rozpoczynają się już programy, gdzie młodzi ludzie mogą dostać około 70 tysięcy na rozpoczęcie swojej działalności gospodarczej. Natomiast to nie są środki, które pochodzą z gminy oczywiście i z drugiej strony są środki, które pochodzą z Urzędu Pracy i też można je pozyskiwać, więc to są dwa dodatkowe źródła. Natomiast de facto brak polityki informacyjnej w tym zakresie tutaj jest i brak kompetentnych osób, które potrafiły ten cały proces przeprowadzić. Ale wydaje mi się, że oprócz tych środków finansowych dla młodych ludzi jest jeszcze jedna istotna sprawa, a mianowicie często są to problemy lokalowe. Rozpoczynają działalność gospodarczą, największym problemem jest posiadanie jakiegośkolwiek lokalu. Świetnie jest, jeżeli ktoś posiada swoje zasoby lokalowe i może je przeznaczyć na działalność gospodarczą. Problem jest, jeżeli ich nie ma. Stąd też wie Pan na pewno o tym, że mamy w swoim programie budownictwo społeczne i byłoby świetnie, gdyby część lokali albo budując tego typu lokale wyodrębnić pewną strefę, w której będzie można zlokalizować małe biura, małe lokale, które będą mogli wtedy młodzi ludzie od gminy dzierżawić na bardzo preferencyjnych warunkach, to znaczy na przykład przez rok, dwa lata pierwsze są najtrudniejsze i w tych dwóch pierwszych latach tak naprawdę się okazuje, czy ta młoda firma będzie dalej funkcjonowała na rynku, czy też nie, żeby miała przez ten czas łatwy start. Więc to jest też nasze pójście w stronę właśnie tego typu rozwiązań. Oczywiście inne pakiety, w sensie to już będą oczywiście rozmowy z przedsiębiorcami, raczej z firmami, które już funkcjonują na rynku, kwestia co do możliwości zwolnień podatkowych, co do możliwości właśnie pewnych preferencji, co do pewnych obszarów działania. Tych rozwiązań jest sporo, natomiast w którą stronę i jak będą realizowane, to jeszcze będzie wszystko dyskutowane. Rozumiem. Myślę, że wyczerpująca odpowiedź na ten temat. Kolejne pytanie od mieszkanki Żerkowa, młodej mamy. Jestem matką 8-letniej córki. Mam obawy przed tym, w jaki sposób szkoła w Żerkowie wykształci moje dziecko. Czy mogę liczyć na jakieś działania w tej kwestii? Poziom edukacji jest na niskim poziomie. Widać to w momencie, gdy młodzież przechodzi do szkół w Jarocinie. Sama to przechodziła. Nie chcę, aby moja córka przechodziła to samo. Jak pan zamierza poprawić tę sytuację? Ta sytuacja mnie też mocno przeraża, ponieważ to jest nie tylko głos chyba tej pani, to jest głos większości mieszkańców tutaj Żerkowa i coraz częstsza tendencja następuje odpływu tych młodych ludzi. Rodzice decydują się jednak włożyć rzeczywiście dzieci do Jarocina, ponieważ ten poziom edukacji w Jarocinie jest zupełnie inny. Powodów, dla których tak jest, jest na pewno wiele. O pewnych nie chcę mówić, bo chyba wszyscy wiemy, dlaczego tak jest. Natomiast niewątpliwie rozmawiając jakby na szczeblu administracji, to znaczy między Ministerstwem Edukacji, między Kuratorium Oświaty, to najczęściej podkreślają problem, że w naszym przypadku gminy jest to problem dyrekcji właściwego zarządzania, a z drugiej strony nadzoru i kontroli nad funkcjonowaniem całego systemu edukacji ze strony też burmistrza. Więc myślę, że pozostaniemy przy tych wnioskach. Rozumiem. Ale bardzo mi leży na sercu ta kwestia, ponieważ sam mam dzieci, które niebawem będą wchodziły w ten okres szkolny. Na razie są na poziomie przedszkolnym. I nie chciałbym, żebym też doczekał tej sytuacji, że będę musiał wozić swoje dzieci do rodzina. Rozumiem. Czyli w tej kwestii jak najbardziej poprawa i zmiana. Musi nastąpić diametralna zmiana. Ponieważ też wie Pan doskonale o tym, że cały czas się powtarza o wyrównaniu szans edukacyjnych. Jak patrzymy z perspektywy tego, jak to funkcjonuje w Żerkowie, to cały czas mam wrażenie, że nigdy nie będzie wyrównania tych szans edukacyjnych. Stąd też chciałbym, żeby nasze szkoły żerkowskie aspirowały do poziomu szkół, niekoniecznie nawet Jarocina, ale nawet Poznania. Rozumiem. To jest mój cel i moje założenie i moje zadanie na najbliższe lata. Rozumiem. Kolejne pytanie od mieszkańca Krzona. W swoim programie mówi Pan o nowych miejscach pracy, jednak brak tam konkretnych sposobów, jak je zyskać. Czy ma Pan jakieś konkretne propozycje? Mamy dosyć pustych słów bez pokrycia. Chcemy wiedzieć, jak, gdzie i te miejsca powstaną. Czy to będą duże zakłady, czy małe, rodzinne firmy? Czy planuje Pan przygotowanie strefy inwestycyjnej?
To jest problem oczywiście bardzo szeroki i złożony. Problem dzisiaj na tyle jest trudny, dlatego że gmina do tej pory nic w tym zakresie nie robiła. Więc znam sytuację i wiem, jakie są oczekiwania dzisiaj przedsiębiorców, które potencjalnie chcieliby na tym rynku dokonać jakiejkolwiek inwestycji, to nikt tutaj na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przyjść. Najpierw trzeba wykonać dużą, ciężką pracę u podstaw, po to, żeby przygotować tereny właśnie inwestycyjne, po to, żeby przygotować zaplecze techniczno-informatyczne chociażby i potem dopiero możemy mówić. Natomiast co do konkretnych rozwiązań, ja proponuję z uwagi też na to, że jestem związany z sektorem zaawansowanych usług biznesowych, proponowałbym, żeby to były firmy z tego sektora, które w Polsce bardzo dynamicznie się rozwijają, ale rozwijają się w obszarze dużych miast i tam zatrudniają setki ludzi. Natomiast pozostają też niszowe firmy z tego sektora, które chciałyby prowadzić nieco inną działalność, zmodyfikowaną, ale w mniejszej skali też. I tutaj brakuje im w Polsce propozycji. To są inwestorzy głównie zagraniczni. I chciałbym, żeby właśnie to do nich skierowana była moja propozycja, że ja do nich wychodzę z otwartą ręką, po to, żeby oni tutaj zlokowali swoje siedziby. Byłyby to miejsca pracy, które oczywiście nie byłyby wielkimi zakładami pracy. To będzie być może 50 osób w jednym zakładzie, ale jeżeli uda nam się, żeby powstały 2, 3, 4 miejsca pracy, to jest bardzo dużo na rynek żerkowski. A poza tym charakter działania usługowego nie będzie kolidował też z drugim charakterem gminy, czyli jej turystycznym obszarem. Tak? Czyli nie będzie wpływała ta wizualna sfera infrastrukturalna na to, co się będzie działo w zakresie turystyki. Kolejne pytanie jest od mieszkańca Żerkowa. Tutaj dodam, bo kojarzę to pytanie, było poprzedzone dość długim wstępem i opisem sytuacji, jednak wyciągłem samo sedno. Byłem dziś w urzędzie, postanowiłem się nie wtrącać w te wybory, jednak to, jak zostałem obsłużony, to kpina. Czy jeżeli zostanie pan burmistrzem, to zmieni pan skład urzędu? Nie ukrywam, że pracują tam osoby, które myślą, że są panami stołka. Jeżeli tak, to w jaki sposób chce pan zatrudnić nowe osoby? Znajomi, rodzina czy przez konkurs? Po pierwsze, urzędnicy pracują w ten sposób, jaki im pozwala szef. To jest chyba klucz tej sprawy. Sami urzędnicy, których też znam, niektórych, to są dobrzy ludzie i dobrze pracują. Natomiast oni potrzebują wytyczenia im zakresów działań, zakresu obowiązków i konsekwentnych oczekiwań realizacji tych zadań. Tu jest chyba największy problem. Jeszcze jeden problem, który ja tutaj upatruję, to jest kwestia dostosowania struktury budowy urzędu do nowych wymagań. Do nowych zadań, które będą stały przed samorządem terytorialnym. Bo oczywiście następują też duże zmiany w zakresie wymagań społeczeństwa i tym samym zasad funkcjonowania całego samorządu, również u nas w Żerkowie. Oczywiście to nie jest tak, że dokonuje się zmian i się ludzi zwalnia i tak dalej, bo to jest dosyć śmieszne i dosyć dziwne. Chodzą takie głosy właśnie na Żerkowie, że przyjdzie pan. Sam to słyszę, tak. Bo to jest dosyć absurdalna sytuacja. Natomiast istotnym elementem dla mnie jest to, żeby zatrudniać profesjonalistów. Ja chcę mieć w urzędzie profesjonalistów, ponieważ urzędnik jest bardzo kluczowym ogniwem w całym łańcuchu integrowania procesów, które będą się tam działy. I na każdym etapie naszych działań i realizacji planów, celów i zamierzeń każdy musi wykonać swoją pracę dobrze. Jeżeli on wykona swoją pracę dobrze, będziemy mieli sukces. Jeżeli nie, to cały czas będą sprawy niedograne i cały czas będzie kłopot ze wszystkim. I to zarówno na linii jakby efektów działania, jak i właśnie tej, o której tutaj osoba pytająca, stawiająca pytanie, czyli tej relacji samego urzędnika z mieszkańcem i kwestii załatwienia oczywiście w odpowiedni sposób spraw, po które on się tam udał. Rozumiem. A czy ewentualne zatrudnienia w urzędzie, w jaki sposób będzie to wyglądać? Bo na mieście słyszy się takie głosy, że burmistrz obecny zatrudnia jak zatrudnia, nie będziemy tutaj mówić, ale jak pan to widzi? Czy będzie to też, że ma pan na przykład zna pan jakiegoś dobrego specjalistę, no to chce, żeby on pracował w gminie. Czy może jednak zostanie ogłoszony przetarg, konkurs na dane stanowisko? Powiem tak, są oczywiście 2, może 3 kluczowe stanowiska w urzędzie, które chciałbym, żeby były osoby, które ja powołam, dlatego że znam naprawdę ich kompetencje i wiem, że to są osoby, które wykonają dobrze swoją robotę, a poza tym mam do nich pełne zaufanie. Natomiast co do reszty pracowników w urzędzie, chciałbym, żeby to na pewno byli mieszkańcy gminy Żerków. Oni mają priorytet pod tym względem, dlatego że dużo osób młodych, z którymi się spotykam, z którymi nawiązuję kontakty, okazuje się, że to są ludzie świetnie wykształceni, którzy pozostają w domach i nie mają żadnej perspektywy właśnie na pracę. I chciałbym, żeby wykorzystać te zasoby, które już mamy. Nie szukać osób obcych z zewnątrz, a wykorzystać tych, których mamy.
Rozumiem. I oczywiście na zasadzie konkursu, bo mnie inna forma nie interesuje. Ja to jest, też mnie śmieszy taka sytuacja, gdzieś wpisywanie, że ja zatrudnię rodzinę. Ja tak naprawdę nie mam żerkowi rodziny. Tak. Moja rodzina to jest Poznań i Wrocław i to są ludzie, którzy pracują w dużych czy firmach, czy to są ludzie, którzy pracują na uczelniach i tak naprawdę nikt nawet tu nie zechciał przyjść, gdybym próbował kogokolwiek to zdenerwować. Nierealne, a wręcz śmieszne to wszystko jest. Kolejne pytanie też od młodego mieszkańca. Czy w Żerkowie będziemy mieć imprezy typu Mistrzostwa Polski MTB, które są wielkim wydatkiem dla budżetu, a nie dają naszemu miastu praktycznie żadnych korzyści? Dodam, że też jeżdżę na rowerze, uczestniczę w zawodach MTB i wiem, jak Żerków jest postrzegany w świecie kolarzy. Może małe wyjaśnienie do tego pytania, bo tam był dość dłuższy opis. Autor miał na myśli to, że tak naprawdę do Żerkowa kolarze nie wracają. Ci, którzy startują w tych zawodach, oni tutaj przyjeżdżają raz w roku, jeżeli są te zawody. Tak naprawdę nie podoba im się ta trasa i wydają, po prostu są zdania, że nie da się w Żerkowie trenować profesjonalnie kolarstwa. Więc czy organizacja takich imprez ma sens? Jak się pan do tego odnosi? Wydaje mi się, że ma sens z jednego chociażby powodu marketingowego. Żerków staje się znany i dzisiaj nie wystarczy mieć, powiedzmy, nie wiem, wieży telewizyjnej, transmisyjnej czy jakiejkolwiek innej. Dzisiaj musi się dziać dużo wokół danego miasta po to, żeby też ludzie w Polsce wiedzieli, że takie miasto w ogóle jest i żeby chcieli tutaj przyjechać sprawdzić, co się dzieje, dlaczego się coś dzieje i przez to zostali u nas nie tylko na 2 godziny, 3 godziny, tylko żeby przyjechali tutaj na dłuższy okres i spędzili trochę czasu i skorzystali z tych walorów turystycznych krajobrazowych, które posiada właśnie Żerków. Więc trudno mi też odnieść się do tego, co pan tutaj czytał, czy to jest to dochodowe, czy nie jest to dochodowe. Nie wiem tak naprawdę tego, czy dzisiaj na tym gmina mogłaby zrobić, czy nie mogłaby zrobić, czy to jest kwestia właśnie organizacji, czy to nie jest kwestia organizacji, czy innych uwarunkowań. Natomiast jeszcze jedna rzecz, o której pan mówi. Raz to słyszałem, że to jest kwestia tras rowerowych i pytanie też, na ile my możemy wpłynąć na to, żeby te trasy były dostosowane do wymogów właśnie osób, które chcą aktywnie trenować ten sport. A druga rzecz to jest kwestia właśnie chociażby brak elastyczności ze strony właśnie baz noclegowych. Słyszymy, że wiele osób, które by chciały tu przyjechać na dłuższy okres, miesiąc, 2 miesiące, oczekiwałyby wtedy, że też te warunki dla nich będą zupełnie inne. To nie będzie standardowy cennik, który obowiązuje, tylko że to będą adresowane dla nich typowe, to też akurat korzystniejsze. Z tym problemem też się spotkałem, bo tak. Przyjmowałem dwa kluby w czasie zawodów i też właśnie były problemy z tego. A też byli właśnie niezadowoleni, że w czasie zawodów ceny od razu były 50-100% wyższe niż normalnie. Tak. No to im się bardzo nie podobało. Nie? Przez to też nie chcą przyjeżdżać później do Żerkowa z powrotem. Ten argument chyba raczej częściej był podnoszony niż kwestia tras rowerowych. Z tego, co w moim środowisku się o tym rozmawiało, to jest chyba istotne. Tak? Bo jednak jeżeli przyjeżdża dana grupa i ta grupa jest dosyć spora i chcą wynająć całą bazę noclegową i ją wynająć na 2 miesiące, czyli rzeczywiście ta baza noclegowa ma wtedy obłożenie 100%, no to warto dla nich jednak się pochylić i przygotować ofertę trochę inną, tym bardziej, że nie są nie tylko konsumentem wtedy w tym konkretnym ośrodku, czy to będą agroturystyki, czy to będzie MCT, czy jakikolwiek inny lokal mieszkaniowy. Oni również są wtedy konsumentami na naszym rynku, tak? To są ludzie, którzy przyjdą do sklepów naszych, kupią coś do zjedzenia, pójdą na obiad, pójdą do restauracji, więc to jest cenny klient. To być może też jest też kwestia też braku informacji dla tego przedsiębiorcy, który może widzi, że jest impreza i chce zarobić z tych ludzi jak najwięcej w jeden dzień, a nie bierze też pod uwagę kwestii, że on może przyjechać kiedy w innym terminie i też dać mu zarobić. A jeżeli tutaj ktoś podniesie ceny tak bardzo wysoko, no to on się po prostu zniechęci, że tutaj nie przyjedzie, prawda? Ja myślę, że prywatni przedsiębiorcy też już to wiedzą, że trzeba się zachować dosyć elastycznie na rynku i widzę, że często, nie chcę tutaj mówić o nazwach, ale te prywatne małe restauracje, jeżeli są imprezy okolicznościowo organizowane, to one elastycznie podchodzą i potrafią sobie tych klientów przyciągnąć częściej niż akurat te jednostki, które są prowadzone przez gminę. Więc to nie jest chyba problem akurat stricte informacji, tak? Kolejne pytanie od mieszkańca Żerkowa. Mam pytanie odnośnie MCT i pana dyrektora. Tutaj pan napisał pana dyrektora, bo autor nie użył po prostu nazwiska pana Kaspra Eckerta. Tak. Jestem oburzony zachowaniem tego pana na jednym z posiedzeń rady. Jaki ma pan plan na MCT? Czy obecny dyrektor pozostanie na stanowisku? Czy ośrodek nadal będzie zatrudniał rodzinnie i po znajomości? Wie pan co? Znam tą sytuację akurat posiedzenia rady
I teraz ta sprawa jest dosyć skomplikowana, ponieważ z jednej strony pan Eckert też ma rację, że on sprawozdanie swoje przedstawia z zakresu dotacji, którą dostaje. Mhm. Bo tak, jest określony statut. To jest raz. I to o tym trzeba po prostu wiedzieć, bo nie możemy oceniać ludzi i podchodzić negatywnie, jeżeli nie znamy pewnych założeń i pewnych faktów. Natomiast co do oczywiście sposobu funkcjonowania MCT jako jednostki, no to też jest wiele z mojej strony zastrzeżeń, bo uważam, że ta jednostka mogłaby zdecydowanie lepiej funkcjonować, chociażby właśnie przez to, o czym mówiliśmy 2 minuty wcześniej, czyli rzeczywiście mogłaby mieć większe umorzenie w swoim hotelu, gdyby były bardziej elastyczne warunki dla osób, które chcą tam rzeczywiście mieszkać. I tutaj upatruję, że rzeczywiście to jest chyba leży po stronie właśnie pana dyrektora, a to pan dyrektor powinien reagować na tego typu sytuacje. Sam zresztą miałem tutaj kilka, z mojej strony były różne propozycje i propozycje też z moich znajomych, którzy mają swoje czy firmy z Poznania, czy pracują w dużych firmach, gdzie chcieliśmy zorganizować tutaj duże imprezy. Natomiast usłyszeliśmy, że tak dużych imprez tutaj nie da się zorganizować. Ja myślę, że oczywiście samą CT być może nie byłoby w stanie zorganizować aż tak dużych imprez, natomiast wtedy powinien osoba zarządzająca w postaci na przykład pana Kaspra Eckerta powinna wyjść z taką inicjatywą do tych mniejszych firm jednostek, żeby zrobić to wspólnie i wspólnie na pewno byłoby już w stanie to zrobić, tak? Podzielić się odpowiedzialnością za catering, za obsługę techniczną. Wtedy korzystaliby też wszyscy ci użytkownicy, czy ci, którzy się zajmują gastronomią, zajmują się turystykiem, hotelarstwem i innymi atrakcjami turystycznymi na tym naszym rynku. Rozumiem. A czy MCT powinno zostać oddzielone strefa kultury od strefy tutaj dochodowej? Czyli to na pewno tak. Kultura nie powinna być elementem MCT. Natomiast problem jest jeszcze jeden, ponieważ samo MCT jako jednostka dysponuje dużymi terenami. Z tego co się zorientowałem, to około 10 hektarów. To jest duży teren. W skład tego terenu wchodzą parki. Dokładnie. W skład tego terenu wchodzą baseny. I najpierw musimy po prostu zacząć od tego, że baseny muszą być sprawne, muszą dobrze funkcjonować, a potem musimy myśleć o tym, żeby cała jednostka zaczęła sprawnie funkcjonować. Natomiast kultura jest kulturą i kultura jest adresowana do mieszkańców, a nie do jednej jednostki w postaci MCT, no bo potem sami chyba doskonale jako młodzi ludzie zdajecie sobie sprawę, co z tego wszystkiego mieliście z wydarzeń kulturalnych. Dokładnie. Kolejne pytanie. W jakim miejscu i w jakim terminie miałyby powstać w Żerkowie mieszkania społeczne, socjalne, przepraszam? Czy to prawda, że chce pan takie budować? Jak miałby wyglądać przydział tych mieszkań? Czy dostaną je osoby potrzebujące, czy znajomi znajomych, którzy nagle stali się bezdomni? Może jeszcze tutaj wtrącę, bo w pytaniach bardzo często pojawia się stwierdzenie znajomi, znajomych i poznajomości. To chyba takie nasze żerkowskie już... Chyba tak jest. No, ludzie obserwują, co się dzieje i po prostu przenoszą to na każde pytanie. Na pewno tak, ja chcę, ponieważ doskonale sobie też pan zdaje sprawę z tego, że wszędzie tam, gdzie jest budownictwo społeczne, to rynek się rozwija. Po pierwsze, chciałbym, żeby to lokalne firmy dokonały tego budownictwa społecznego, bo tego nie będzie robiła gmina, bo nie od tego jest gmina. Gmina jest od tego, żeby zachęcić te firmy do takich inwestycji. Z drugiej strony, żeby przygotować folder informacyjny na ten temat, żeby zachęcić tutaj na przykład mieszkańców ościennych również gmin, żeby u nas zamieszkali, a chętnie by wiele osób zamieszkało. Zresztą widać tą tendencję, że wiele osób, nawet starszych, na emeryturę przyjeżdża do Żerkowa, ale to starszych tylko takich, którzy mają dosyć dobry portfel i potrafią sobie tutaj znaleźć dla siebie miejsce. Natomiast chcielibyśmy, żeby to było teraz adresowane dla ludzi młodych, dlatego że są programy, chociażby Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje programy związane właśnie z mieszkaniem na swoim i wtedy młodzi ludzie, jaki jest warunek w tym programie, musi być z rynku pierwotnego ten lokal. Dlatego chciałbym, żeby to właśnie wtedy oni mieli szansę nabyć takie lokale w dobrych, korzystnych warunkach finansowych. To mają być tanie dla nich lokale. Natomiast ta druga część pytania uważam, że to nie jest spójne, ponieważ tu trzeba odróżnić. Mieszkania społeczne nie są socjalnymi. Ta druga część dotyczy mieszkań jakby socjalnych. Jeżeli my w pełni zabezpieczymy warunki lokalowe dla ludzi, którzy są w stanie sami sobie kupić to lokale, to pozostaną nam wtedy lokale, które będziemy mogli przeznaczyć na warunki socjalne. Bo dzisiaj mamy tylko jeden lokal socjalny na Kolejowej 5A. Więc wiem o tym, że na pewno dla gminy jest to zbyt mała ilość lokali socjalnych, które mieszkańcy potrzebują, bo z tym się spotykam, rozmawiając z nimi na ten temat.